O nie, spadłem. Demet. Nie taki miał być początek. Kurde, gdzie ja to zajmowałem? Gdzie? O, tu jest. Spinaj się szybciej. O, demet. Niezbyt fajnie. Wow. Luzam, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku The Forest. Jak widzicie, mamy mały problem i tytuł filmu nie jest bez powodu. Niestety, prawdopodobnie to jest koniec, jeśli chodzi o ten teren. Dlatego, że no niestety, ale zbyt dużo ich mnie odwiedziło i z tego co wiem, to chyba paruje. Nie wiem jakim cudem się w ogóle dostało do środka, nie wiem jak. Nie rozwalili zupełnie żadnej ściany, a jednak się tam dostali. Bynajmniej było ich tu dwóch, a teraz co widzę, to chyba jest tu tylko jeden. Nie, znowu spadłem. Czemu ja jestem taki, kurde, nie wiem. W ogóle jak widzicie, też mi się moje drzewo trochę zepsuło, ale to była moja już wina z tego powodu, że trochę eksperymentowałem z jednym kamieniem, którego owinąłem szmatką i niestety, ale chciałem zobaczyć, czy mogę nim rzucić, ale się nie okazało, że niestety nie. I co sprawiło, że niestety, ale nie do, że ja się podpaliłem, to i drzewo podpaliłem, no i przez to, że drzewo zostało uszkodzone, to liście znowu się pojawiły. O! I znowu to samo. Poczekajmy. Wczytywanie musiało być, tak. Ten jest oczywiście już taki trochę zjarany, bo już trochę go podpaliłem. Było ich tu więcej. Problem jest taki, że nie mogę iść spać. Dosłownie, nie mogę iść spać. Próbowałem pójść spać tam i nie chcę, nie pozwala mi. Niestety, kanibali coraz tu jest więcej i same zbieranie drzew, jak i budowanie jest coraz bardziej cięższe, więc by trzeba było znaleźć... Czekajcie, mogę? What? Przed chwilą nie mogłem. Próbowałem... nie wiem. Ej, ale to znaczy, że co, że oni teraz znikli? Czy będą dalej tu biegać? Powiem, że już poszli. Jak tak, to trochę głupio, bo myślałem... No w sumie co ja myślałem? Przecież ja nawet nie mam broni. Właśnie chciałem to wam też powiedzieć, że niestety nie mogę z nimi walczyć, bo nawet nie mam broni do tego. Nie wiem, co się z nimi stało, ale ten, co tu był, to nieźle mi dom rozwalił. I chyba tylko to. Na szczęście. Jak to naprawić? Szczerze, przy tych nowych aktualizacjach nawet nie mam pojęcia, jak się takie rzeczy już naprawia, bo to już... Kiedy to wystarczyło tą żywicę, a tu nawet... Co, muszę skować tego? Ule! Nie ten przycisk. Czekajcie. Raczej nie. Dobra, nieważne. Nieważne, dobra. Niech jest tak zrujnowany po prostu. Zjedzmy coś ten i spróbujmy... Może coś dokończyć, albo przygotować sobie wstępną bazę. Gdzieś trochę z dala od nich. I tak sobie myślę, i tak się zastanawszy, i tak myślę, i myślę, że może jakąś wyspę. Tylko, że zaś będzie problem z dostarczeniem tam drzewa. Ale będzie przynajmniej taka, wiecie, strefa bezpieczna. Kurde, tego tu już chyba nie naprawię, w sumie... Ej, właśnie. Przecież ja nie zapisywałem, to jest oczywiste. Przecież ja nie zapisałem, tylko szłem spać, więc w sumie mogę wczytać swój save, gdzie to jeszcze w miarę miałem naprawione, co nie? Czy tak jak jest, czyli też jest prawdopodobieństwo takie, iż się mogą znowu pojawić. Albo nie, zobaczę, bo ostatnio jak oni się pojawili, to byli przy samolocie oczywiście znowu. Coś im ten samolot tam przeszkadzał i wtedy było ich sporo, bo tych mutantów większych, takich wiecie, bardziej zbudowanych było chyba, nie wiem, czterech. No, czterech było. To one się chyba tak losowo pojawiają, bo teraz ich nie ma i jest taki spokój. No, jest spokój. Tak, pamiętam już. Wtedy ich jakby za bardzo do siebie tak przywołałem, bo jedno drzewo ściąłem i oni przyszli do tego miejsca, gdzie było te drzewo, a ja ich zauważyłem wtedy stąd chyba, że tu gdzieś się plątali. A teraz chyba postanowili sobie wolne zrobić. No i dobrze, dla nas to jest najlepsze. Mamy ten czas, żeby się przynajmniej porąbać te drzewa. Chociaż szczerze, to jest jedna z najnudniejszych rzeczy tutaj. No ale no to co zrobisz, nie? Jakoś trzeba. Tak, wiem. Mógłbym iść po dynamit, ale... W sumie używać dynamitu do jednego drzewa to tak też trochę głupio. Tak, wiem, zmęczyłeś się, ale ty już kondycję masz. Sorry, musisz. O. Nie, to sarna, kurde. Wow, nie tą stronę, te! Okej. Można powiedzieć, że i tak byliśmy dosyć daleko od tego tam, żeby mi to tam gdzieś spadło. Sarna mnie trochę wystraszyła, bo nasza postać zaczęła coś tak dziwnie stękać. No po prostu trzeba się ją przyzwyczaić do tego, co on sobie tam tworzy. Czy tutaj ktoś będzie? A chwilowo chyba nie. A no nie. No to robimy. Chcę tylko do jakiegoś stopnia tutaj ogołocić znowu potem, a potem nie wiem, potem chyba pójdziemy gdzieś dalej. Dobudować jeszcze taką dodatkową bazę. No i w sumie tyle. Chociaż nie wiem, jak tu już zabraknie tak w pobliżu drzew, to tak chodzenie daleko po jakiś... To będzie chyba trochę tak przeserane, nie wiem. No, przynajmniej chociaż trochę fajnie nam ten... Spadło na nasz wózek, więc jest przynajmniej super. Pyk, pyk. Tu chyba wejdzie jeszcze... No z 2 kloki jeszcze wejdą z drzewa. Dobra, to zacznijmy robić te tutaj bliżej przy tym. Ciekawe, czy tam by było bezpiecznie. Ale może być jakaś jaskinia, to zaś nie wiadomo. Trzeba znowu zrobić jakąś podróż do jaskini, bo podobno jakiś ten mieć samuraja. Tu można znaleźć coś, ale za bardzo też nie wiem, jakiej jaskini, nie? Ale w sumie trzeba by byłoby w końcu, kurde, obczaić to. W sumie podobno to bardzo mocno fajnie ich ten... Fajnie szybciej ich zabija, więc w sumie nam by się przydało, bo tą siekiereczką tak nawalanie to tak trochę... No trochę jest już trudne. No i koniec. Te możemy wziąć do tego... Gdzie, tam się turlaj. O, w sumie dobry pomysł. Chwilowy. Gdzieś tu miałem... Ja, gdzieś tu. Tam jest ten wózek. Przecież tylko z jednym przyjechałem. Dobra, to skoro ten, to tego też weźmy. Przy okazji sobie tak jakby nazbieramy na 2. Potem po kolei je będziemy jakoś pchać. Może się uda na 2. Jakoś zbagować fajnie, albo i nie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jakichś niespodzianek tu tym razem nie będzie. A chyba nie. Na pewno? No nie, dzisiaj chyba postanowię sobie wolne zrobić, bo jak widać nie ma ich w ogóle. Co nie jest powiedziane, że się dzisiaj jeszcze mogą nie pojawić. To jest ciekawe, one się tak jakby losowo pojawiają. Z jednej strony fajne, a z drugiej strony głupie. Bo tak jakby było, wiecie, że się na przykład tylko w tych swoich wioskach respi potem łażą po całej wyspie, to by było ok, ale także na przykład z niewiadomych przyczyn się nagle pojawia tam gdzieś koło, kurde, naszej bazy i postanawia sobie, kurde, porąplować i, kurde, jakieś te swoje znaczki powieszać, no to już jest taka lekka przesada. Na serio, ja już tak miałem, że ten chyba, nie, raz mi się chyba zdarzyło, że mi się, kurde, pojawił, ale na serio pojawił, bo patrzę, nie ma nikogo, nikt nie szedł, odwracam się, potem patrzę i nagle stoi sobie, nie? Nawet byłoby niemożliwe, żeby on tak szybko, kurde, przebiegł, chociaż nie, sorry, one przecież szybko biegają, więc w sumie to jest zaskakujące trochę. Mogą się pojawiać, kiedy chcą, a my, biedacy, musimy, kurde, co? Być czujni. Kto wie, może w tej chwili się patrzy ktoś na nas z tyłu, a jednak nie. No, patyki, spoko. W sumie będzie trzeba skoczyć do samolotu po jedzenie, bo nasza postać znowu głodna jest, a to źle wróży. Bo się szybciej męczy, będzie mi tu zaraz cękać, zaraz się będzie protest dorobić, kurde, odmówi, kurde, pracy, jego zjedzą. I znowu się obudzimy, kurde, w jakiejś jaskini, znaczy w sumie w tej samej jaskini, bo oni przecież nas nie wysyłają do różnych, tylko... Wow. Fajna beczka w powietrzu. Ostatnio też mi się tak stało, tylko że jak mi wyszczeliło kiedyś, to tak mi to wyszczeliło, że musiałem potem to szukać gdzieś po lesie, bo to gdzieś tam daleko się poleciało, a ja biedny musiałem iść to gonić. No niestety. Sru. No, tutaj te kłody, kamienie, kurde, wszystko mi tu przeszkadza dzisiaj. Pyk. Dawaj. Jeszcze tam trochę zostało. Trochę mówiąc chyba jeden. Tak. Jeszcze trochę do 200 dojdziemy. Kolejny pusty wózek, tak, w powietrzu chycony, wyrównany i teraz... No jedź. No kurde, no dawaj, ciśnij w górę, coś z tobą jest, to jest tylko wózek z patyków. Okej. Tak, żeby nie było, może się z nimi zajmijmy. A może na serio nie zauważą? W sumie lepiej dla nas, przynajmniej drzewo sobie porąbimy, choć jak usłyszą, że znowu jakieś drzewo leci w dół, to przybiegną do mnie. Oj, przybiegną. Dalej tam są. Czy oni sobie idą? Czekaj, jeden coś tam biegł. Tak, oni już sobie... A, tam kolejny biegnie. Czyli ich było 4. Czy 5? Nie, ten tam chyba jakieś kółka sobie robi. Tak, kółka. Tam jeszcze 2 gdzieś w krzakach widzę. Było 1. Kij wie, ale... O, tu jeszcze jeden gola zbiegnie. Jak widać... O kurde, jeszcze kolejni. Ile ich tu było w końcu? Albo sobie robią jakieś kółeczka, albo... Dobra, oni poszli. Jak widzicie, zostawili kolejną ozdobę. A luknijmy, co tu kurde zejść za dziwactwo nam tu dali. Brzydkie. Ale przynajmniej trochę tych głów mamy, w sumie i tak mam tego nadmiar. A tu jeszcze jedno zrobili. No ładne, ładne. Co ma, długopisy? Spoko. Spoko. Taką sztukę mają. Ja się tam wtrącać nie będę. Ja tam wolę sobie drzewa porąbać. Jeśli oni mi dadzą spokój. O kurde, zapomniałem, że rozwaliłem im ich rzeźbę. Teraz będą wkurzeni, teraz będą mnie gonić. O luju. Co ja najlepszego zrobiłem? Teraz mnie zabiją. O. Albo znowu wyniosą. Albo ja ich zabiję. Gdzie ja za ich wózek dałem? Przez te krzaki nic nie widać. Gdzieś tu musi być. Przecież nim tu jechałem. Te flagi w ogóle nie pomagają. By tak ich nie widać. No to już jest przesada. To ja widziałem jakiś wózek w końcu, czy nie? Tam jest 1. Tu gdzieś powinien być 2 przecież. No. Jest. Czemu go nie widać? Bo się zmieszał. No myślałem, że nie, zielony będzie fajny kolor pewnie. Jaki tu wziąć? Nie, mi się wydaje, że to chyba fioletowy, albo te takie niebieskie, kurde, albo żółty. Dobra, te różowe albo fioletowe są jedynymi takimi, co jeszcze w miarę widać, chociaż ten niebieski też tam coś tam widać, ale... A, szkoda słów, szkoda słów, po prostu. Moi drodzy, żeby was nie zanudzać, pozbierałem poza nagrywaniem oczywiście drewno, ale teraz już tak porządnie, jak widzicie, już mamy, wystarczy tylko położyć tylko te dwa drewna, jak tu mówię, i będziemy mieli raz. No co jest? Bez mi tu takich. I 2. Nareszcie. Tak, wiem, na początku nie wiedziałem w ogóle, że to zrobię, ale jednak się udało. Z czego się bardzo, ale tu bardzo cieszę, nareszcie. Bo nie dość, że tu mamy przynajmniej jakieś widoki, przynajmniej chociaż widzimy dokładnie też. Przy okazji będziemy mieli też fajny domek. Przy okazji. Ups, jakby co, mamy tutaj chyba nawet szybką ucieczkę, ale... Trochę mi to zajęło, ponad 2 godziny zbierania tego i oczywiście tam wszystko połupałem. No, tam się bałem, bo nie chciałem, żeby ci kanibale się pojawili, a tu jak sobie zbierałem, tak boczkiem chodziłem, to było tak spokojnie, tak super, że po prostu no, nic tylko się cieszyć. No. Więc w sumie teraz jedynie co, to tylko zaprojektować sobie ściany, jakieś drzwiczki, pięterko nawet i mieć, nie? Ten odcinek będzie trochę dłuższy z tego powodu, no, że też nic już za bardzo nie ma do roboty, chyba że co, że dobudowanie tej naszej, mojej biblioteczki, naleki i tak dalej. O, jeszcze baton tu mam 1, o fajnie, nawet zapomniałem o nim, ale dobra, nieważne. Trochę już się zmęczywszy, no w sumie nie dziwota, już trochę tu siedzę przy tym. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i przy okazji można powiedzieć, że w tym odcinku, chociaż że nie sądziłem, że to zrobię, ale powiedziałem gilać to, zrobię, żeby było chociaż raz a porządnie już skończone, żeby potem nie było, że będę co jakiś odcinek cały czas gadać, że ten i potem się okaże, w ogóle tego nie zrobię. Więc tak, jest, nareszcie. A kanibali? Ani śladu. Chyba, że gdzieś tam się kręcą. Nie wiem. Ale to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Jeśli film wam się spodobał, to dajcie lajka. Jeśli jesteś nowy na kanal, to daj suba, by być na bieżąco z filmami oraz żebyś mógł mnie lepiej poznać. Jeśli chcesz mi jakoś pomóc, doradzić, to możesz śmiało napisać komentarz. Ja już się z wami żegnam. Cześć, do następnego odcinka. Hej!